Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek. Syn uczący się chodzić. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Księga Ozeasza, 11 rozdział, 1 i 3 wiersz. Bóg w tych wersetach mówi, że troszczył się o swój lud jak o ukochanego syna. Jak rodzic z czułością i cierpliwością uczy swoje dziecko chodzić, podtrzymując je, by nie upadło, tak Pan troszczy się o Izraelitów od początku istnienia narodu. Sednem przesłania księgi Ozeasza jest miłość Boga i Jego przebaczenie. Nawet gdy stosuje On karcenie, czyni to z doskonałym wyczuciem. Jego gniew może być przerażający, ale Jego miłosierdzie przekracza granice naszego pojmowania. Przeczytaj poniższe wersety z Piąta Mojżeszowa, Przypowieści Hebrajczyków i Apokalipsa. Co łączy te wersety? Jaką nadzieję i pocieszenie możemy z nich czerpać? Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 5 wiersz. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg ćwiczy ciebie. Księga Przypowieści, 13 rozdział i werset 24. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. List do Hebrajczyków, 12, 12, 6. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I Apokalipsa, Objawienie Świętego Jana, 3 rozdział, wers 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Za pośrednictwem Mojżesza Bóg poinformował Faraona, że Izrael jest jego szczególnym synem. Choć wszystkie narody świata, w tym także naród egipski, był jego najwyższego traktowany jak jego dzieci. Naród izraelski został wybrany, by być pierworodnym wśród nich i obdarzony szczególnymi przywilejami. Jednak wraz z tymi przywilejami na barkach Izraela spoczęła niezwykła odpowiedzialność. Na pustyni Pan niósł swój lud, jak ojciec nosi swoje dziecię. Czasami karmił Izraelitów, jak człowiek ćwiczy swego syna. Wszyscy, którzy szczerze służą Bogu i ludziom, przechodzą przez hartującą ich szkołę cierpienia. Im głębiej przyjmowana jest ta służba oraz im większa jest wiara, tym trudniejsze są doświadczenia i surowsza dyscyplina. Nie ulega wątpliwości, iż każdy szczerze kochający rodzic mądrze karci dzieci, mając na względzie ich własne pojęte dobro. Skoro potrafi to czynić błądzący i upadli ludzie, o ileż bardziej powinniśmy ufać miłości Zbawiciela do nas, nawet w trudnych czasach próby.
Większość z nas nie ma problemu z zaufaniem Bożemu karania. Zmagamy się raczej z tym, jak interpretować trudności, które stają na naszej drodze. Skąd mamy wiedzieć, czy to, przez co przechodzimy, jest Bożą nauką w szkole cierpienia, czy tylko skutkiem ich czynników? Innych czynników. Przedstaw w klasie swoje przemyślenia w tej kwestii. Dziękuję.